Państwa bardzo serdecznie na otwarciu wystawy pana Jerzego Rzepsztera, znanego wrocławskiego artysty plastyka, absolwenta tutejszej akademii, od zawsze związanego z Wrocławiem i współtworzącego jego ikonosferę. Dzisiejsze Państwa spotkanie z artystą ma charakter wyjątkowy. Chcielibyśmy tą wystawą zaakcentować, może w jakimś sensie także podsumować 60-lecie jego zawodowej, twórczej aktywności. Szanowni Państwo, niniejsza wystawa oczywiście z powodu ograniczeń fizycznych nie może obejmować całego spektrum, całego dorobku twórczego artysty. Już jednak pierwszy ogląd prac, które tutaj prezentujemy, daje takie poczucie odrębności, harmonii, koherencji tych wszystkich prac tu przedstawionych. Dzieje się to i na poziomie techniki wyrazu artystycznego, i na poziomie wizji świata przedstawionego, ale także pewnej symboliki, idei, które te prace zawierają, które z nich dla nas też wynikają. Proszę Państwa, pan Jerzy Werszler jest przede wszystkim mistrzem rysunku. To przyznają wszyscy, którzy mają przyjemność obcować z jego pracami. Rysunek jest jego pierwszą zawodową miłością. W nim się wyraża jego twórczość. W rysunku odnajduje coraz to nowe dowody twórczej kreatywności. Jeśli spojrzymy na tę pracę od strony wizji świata przedstawionego, to mimo bardzo, bardzo dużej różnorodności tematycznej, bo mamy tu i takie kameralne obrazy życia rodzinnego, życia sielskiego, ale też wizje świata, w którym kosmologia, w którym kosmos odgrywają duże miejsce, to widać pewną taką spójność. To znaczy, one wszystkie są w pewien sposób kameralne, oswojone przez artystę i często, żeby uniknąć nadmiernego patosu, opatrzone też takim trochę przewrotnym, trochę ironicznym tytułem. No i wreszcie, jakby dokładnie jakby wniknąć w ten świat, to widać w nim pewne elementy powtarzalne. One z jednej strony są nie do końca dopowiedziane, mają sobie jakąś tajemnicę, ale z drugiej strony mocno organizują ten świat i nadają mu taki bardzo specyficzny charakter. To tak jakby spojrzeć na nasze ziemskie bytowanie z punktu widzenia wartości wyższych, eschatologicznych, takich, które wymagają przyjęcia innego trochę sposobu interpretacji, innego systemu wartości. Proszę Państwa, ale pan Jerzy Werszler znany jest nam, zwłaszcza osobom starszego pokolenia, z jeszcze jednej formy aktywności, bardzo spektakularnej, bardzo przez nas odczuwanej. Państwo tutaj w tym momencie spoglądacie na tą planszę, bo rzeczywiście sporą część jego zawodowego życia wypełniła grafika użytkowa, a w tym zwłaszcza projektowanie reklam. Tym, którzy nie mieli okazji zetknąć się z tą bardzo bogatą twórczością pana Jerzego, przypomnę, że jest on autorem setek neonów, które pozdrawiały, które rozświecały, tak można powiedzieć, nie tylko Wrocław, ale inne także miasta na Dolnym Śląsku. Wyrazem jest postać tego dobrotliwego złodziejaszka, który ma nas dodatkowo do tego skłonić, prawda? Wspomina też o nieistniejącej reklamie Ewy z jabłkiem, która z powodów jakby poza artystycznych nie została zaakceptowana, a też jakby świadczy o dużej inwencji kreatywności artysty. Proszę Państwa, dzisiejsza wystawa ma charakter jubileuszowy. Odbywa się pod patronatem wojewody dolnośląskiego. Miło nam, że swego rodzaju patronat nad tą wystawą objął Związek Polskich Artystów Plastyków, a także Urząd Miejski. Myślę, że te
teraz przejdziemy, jeśli Pan pozwoli, do tej części bardziej oficjalnej, życzeniowej i pozwólcie Państwu, że przedstawienie Pana Profesora reprezentującego Związek Polskich Artystów Plastyków o wręczenie dyplomu i pisma gratulacyjnego. Proszę Państwa, przypadł mi w udziale zaszczyt czytania i wręczenia Panu Jerzemu w zastępstwie prezesa, który musiał wyjechać z naszego Zarząd Okręgu Wrocławskiego Związku Polskich Artystów Plastyków składa gratulacje koledze Jerzemu Bernsztejnowi, autorowi kultowych wrocławskich neonów z okazji 60-lecia pracy artystycznej wraz z życzeniami kolejnych lat życia, zdrowiu i radości. Gratuluję. Słowa o samym rysunku chciałem powiedzieć. Rysunek może być zapisem pierwszym jakiejś pomysłu, koncepcji, ale może być też autonomicznym, dojrzałym dziełem twórczym i z takim właśnie wariantem mamy tutaj na wystawie do czynienia. Chciałbym jeszcze dodać taką rzecz, że rysunek pełni w sztukach plastycznych taką mniej więcej rolę, jaką matematyka w naukach ścisłych, w ogóle w nauce, oczywiście technice również, ale też są obszary, w których rysunek i matematyka właściwie łączą się w jedną całość. No takim jest oczywiście geometria, oczywiście z tworzywem ceramicznym. Wprawdzie jego ówczesne prace budziły szersze zainteresowania, ich wybór trafił do stałej kolekcji Wrocławskiego Muzeum Narodowego, jednak on sam zmienił wkrótce zakres swojej twórczej działalności. W 1967 roku podjął trwającą szereg dziesięcioleci współpracę z firmą Reklama, z której pomocą wyposażył Wrocław w szeroki zestaw świetlnych znaków orientacyjnych. Pełniły one funkcję miastotwórczą, wiążąc się z architekturą i zapisując trwale przez przestrzenne świadomości mieszkańców. Wieczorami architektura oddalała się w cień, ale pozostawały na straży światła odradzającego się miasta. Wrocław był przecież potwornie zniszczony. Z tych wciąż obecnych w pamięci mieszkańców obiektów znikło z pola widzenia. Niektóre trafiły do kolekcji muzealnych, jednak są też takie, które w dalszym ciągu można obejrzeć, na przykład Ubezpiecz Mieszkanie w PZU na Placu Kościuszki. Duże grono gości na tej wyjątkowej wystawie dla mnie, dla mojej rodziny, dla mojego ojca. Proszę Państwa, udało nam się stworzyć naprawdę wyjątkową publikację. Książka, która zawiera większą ilość prac, które tutaj widzimy, dużo więcej jest tych ilustracji. Jest to książka, w której jest opisane życie, twórczość i również działalność, ta właśnie rysunkowa, tworząca to wszystko. Państwa, myślę, że to niezwykła publikacja. Ukazała się w wydawnictwie Atut, które naprawdę stanęło na szczycie zadania i dzisiaj dowiedzieli. Dzień dobry. Proszę Państwa, całą tą wystawę, którą zorganizował Myszko, to jest jego praca, jego wysiłek, jego robota. Opracował również tą książeczkę, cała redakcja, to jest jego robota. Jemu serdecznie, z całego serca dziękuję. Książce jest artykuł pani Marii, z którym warto się zapoznać. Pani Maria po prostu w tych moich płaskich rysuneczkach znalazła głębię, z którą się podzieliła. Dziękuję. Dajmy o tym dziękuję mojej żonie, która była pomysłodawcą w ogóle tej ekspozycji i tej wystawy, całego tego wydarzenia. Państwu dziękuję za to, że jesteście. To wszystko.
Thank you.